Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Profesor Detektorysta Cieplutko jak widzicie, sama bluza, piękna pogoda Prawdziwa wiosna I co? To co widzicie za mną sad, w którym byłem dwa odcinki z rzędu ostatnio I co mówiłem, że zajdę sobie tutaj wokół tych brzuszek. tutaj jest duża skarpa, tam są łąki i w ogóle jest tych łąk tutaj bardzo dużo i terenu do przechodzenia jest ogrom. Eee, I co? No planuję dzisiaj właśnie przerobić tutaj te brzuszki. Chociaż widzę, że teren jest ciężki przez te wszystkie tutaj eee, krzaki, które są. Także przemiana się nie będzie tutaj łatwo, ale gdzie nie gdzie myślę, że pomacham i może coś wyjdzie, bo ten sat jest, jeśli oglądaliście poprzednie odcinki, bardzo ciekawym miejscem. Także cóż, do pierwszego dołka nie będę przedłużać. Subskrybujcie ten kanał, zostawiajcie łapki w górę, piszcie komentarze. Lecimy. Pierwszy sygnał kolorowy i mamy tylko drucik. Króciutki sygnał 33 i kuleczka taka ładna, ołowiana. Lecimy do następnego dołka. No i mamy. Spójrzcie na to. Zobaczcie. To był tak piękny sygnał na simpleksie. Że po prostu piękniejszego ID i samego dźwięku być nie mogło. Pierwam może pokażę ten sygnał. Zobaczcie sami. To było 91, właśnie A Jakieś 91 równiutkie to praktycznie zawsze jest albo duża miedziana moneta. No albo w takim razie też obrączka. Kurde. No pięknie, no to jak jest obrączka, no to coś pięknego. Tylko właśnie ciekawe, chyba miedziana będzie, bo ewentualnie mogłaby być z brązu, to prawdopodobnie byłaby trochę starsza. No ale zobaczcie, jest piękna obrączka. Ciekawe jak stara ona może być. Raczej tu żadnych puncy się nie spodziewam, no bo, no bo nie na takim materiale, ani żadnych wzorów też raczej nie. To jest raczej taka obrączka goła. Ale znakomite fanty, o ja uwielbiam takie fanty. Cieszą mnie nawet bardziej chyba niż monety. No bo znaleźć obrączkę to rzadka sprawa. Piękna tutaj zieleń wychodzi. No elegancko, naprawdę przepiękna rzecz. I znowu Wam pokażę, bo nie mówiłem. Byłem tam w tych brzuskach, ale niestety tam jest taka lipa, że to jest szok. Później poszedłem też na tamtą grąbę, ale tamta grąba okazała się być przeszukaną grąbą, ale oczywiście no, warto było to sprawdzić, także no pierwsze pół godziny no, nawet trochę dłużej straciłem na yy, przeszukanie tego miejsca tam i tu, no ale niestety nie zawsze może być dobrze ale tu w sadzie jest pięknie mega fant i kawałeczek dalej niestety tylko kawałek małej, małego naparstka zobaczcie tutaj widać no szkoda, że tylko taki kawałeczek powiem Wam, że przez dwa lata kopnę tylko jeden w życiu naparstek no, także też taka ciekawostka. Słuchajcie, mam mega, mega fant. Spójrzcie na to. Gdybym miał zrobić sobie listę marzeń, co chciałbym znaleźć, to na pewno jednym, jedną z takich rzeczy na takiej liście byłby stary, duży, taki konkretny sygnet. Bo obrączki wiadomo, no tak jak wyszła przed chwilą mi obrączka, ile, 10 minut temu, mega mega strzał, bardzo się z tego cieszę uwielbiam takie fanty, ale jednak sygnet znaleźć dla mnie to było po prostu marzenie i to marzenie właśnie się spełnia na totalnym odludziu w sadzie spełnia się właśnie takie moje wykopkowe życzenie ale zobaczcie jaki kawał skórczy syna że tak powiem zobaczcie jaki on jest wielki Ha, pierdziele. No szkoda, kurde, że tego oczka tutaj brakuje. Ale spójrzcie w ogóle, jak wielkie to musiało być. To nie jest jakaś tam drobinka. Kurde, ale strzał. Co jest najlepsze? Zobaczcie, jak biło. W sumie nie wiem, jak teraz to będzie bić, ale zobaczymy razem. Teraz bije 68. W ziemi bi biło równiutko 69. Co oznacza zawsze. Zawsze był to polmos. Dosłownie, był to po prostu polmos 69 lub 72. A teraz 69 i mam sygnet. Ja pierdziele no. mega. Spróbuję go oczyścić, jeśli zobaczę tutaj jakieś, nie wiem, punce czy, czy jakieś wzorki, cokolwiek takiego to jeszcze wam się włącza. I to jest po takich fantach, to jest właśnie ten moment, kiedy człowiek musi sobie po prostu siąść. I się nacieszyć daną chwilą. Tyle chciałem Wam powiedzieć. Ten sad jest po prostu niesamowity. Kopałem dołek, ale zobaczcie, jaki to jest dół. Może Wam pokażę. O tak. Na całego sztycha. I co wyszło? Sygnał był naprawdę sygnał duszek. Dosłownie sygnał był duszek. A teraz. Taki sygnalik i mamy medalik. Kurde, no dzisiaj to jest piękny dzień na wykopkach, ale jaki ładny, ale będzie śliczny. Troszkę go przetrę, ale będzie. Kurde, no mega. Delikatnie tu przetrzemy z jednej, z drugiej strony. I patrzcie teraz. pleżyk taki ładny. Coś tutaj więcej pisze i tutaj medalik szkaplerz, no tak medalik szkaplerz, no ale kurde jaki ładny jest, ja pierdzielę, no pięknie, oczywiście jest to aluminium, a powiem wam, że ostatnio co znalazłem tutaj też szkaplerzyk, to było gdzieś tutaj w którymś z tych właśnie rząd, rządków i też właśnie był szkaplerz, tylko, że tamten to był taki mizerny cieniutki, a tutaj już jest naprawdę kawał tego metalu. Także mega, no kurde, piękny strzał, kolejny dzisiaj. Wstawię Wam później, później, teraz Wam wstawię z prawej strony zdjęcie, jak go się tutaj właściwie tylko umyje, nic więcej nie trzeba z nim robić. I sobie zobaczycie. No pięknie. Lecimy do następnego dołka. I znowu kuleczka. No i piękną monetkę mamy. Mamy między międzywojnie. No Powiem wam, że dawno nie znalazłem. Aha, kurde, 50 groszy. Zobaczcie w jakim stanie to jest. Monetka w Międzywojnie to jest Międzywojnie, ono zawsze tak ogromnie cieszy. O, teraz będzie ładnie widać. Zobaczcie, no coś pięknego po prostu. To są tak śliczne monety, że żeby nie wiem ile ich wyszło, to po prostu się nie nudzą. No dobra, do następnego dołka było 50 groszy między wojnie. to i jest 50 groszy PRL 77, pozdrawiam serdecznie dłuższy czas już nic nie wychodzi niestety tak czasami jest A jakiś kawałek tutaj sztućca i robię rządek powrotny, no SAT jest długi także i tak jeszcze sporo czasu przede mną, żeby to wszystko przejść no ale czas już wracać, zobaczymy co jeszcze wyjdzie i kolejna kuleczka już Trzecia, bo czwarta dzisiaj. No i powiem wam, że mam ciekawy fancik na powrocie. Zobaczcie, taka, kurde, może to tutaj położę. Taka przypinka, czy coś? Ale co to może być? No tak to wygląda. Wyszło mi to w ten sposób. Myślałem, że jakaś blaszka. Odwracam. A no, tu całkiem ciekawie to wygląda. Jest to jakiś napis, ale kurde, nie mogę się doczytać. Akurat tutaj jest takie mocno zalepione, że nie mogę tego doczyścić. Ale za wszelkie sugestie będę wdzięczny w komentarzach, także piszcie. No bo taki ciekawy przedmiot. No dobra. Jeszcze nawet w połowie nie jestem, a już coś jest na powrocie, także sporo dzisiaj fantów. I kolejna kulka. No i widzicie. Na powrocie też fanty wyskakują. Mamy Boratynkę. Lekko tutaj przetrzemy. O, tu będzie ładnie widać z tej strony. Ale i druga będzie nie gorsza. O, widać tutaj Solid. Będzie szeląg litewski Jana Kazimierza. Pospolita u mnie monetka, ale dobry i boraksik. No i dobrze, moi drodzy. Na dzisiaj to już wszystko. Zrobimy podsumowanie, co wyszło. No tak jak widzicie trochę tego powychodziło. Na początek pokażę cztery kuleczki, następnie jest e, kawałek jakiegoś sztućca jest PRL, jest Boratynka, jest bardzo ładny medalik, jest międzywojnie, jest ta przypinka, którą jeszcze nie wiem co jest, ale młodzieżowy instruktor. Takie coś to to, nie wiem, wy już pewnie wiecie. Kawałek naparska, no i oczywiście fanty dzisiejszego dnia, czyli... Obrączka i Sygnet. Piękne fanty dzisiaj wyszły znowu! I co się potwierdza w tym sadzie? Tutaj blisko fantów nie ma za wiele, za to tam na samym końcu aktywność ludzka była na przestrzeni lat bardzo duża, także mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawicie łapkę w górę, napiszecie jakiś komentarz. I do następnego filmu. Trzymajcie się. Cześć!